Marku, bardzo dobrze Cię widzieć tutaj w Las Vegas na stoisku TCL. Zacznijmy od bardzo ogólnego pytania. Jak sprzedażowo TCL, firma TCL poradziła sobie w 2022 roku, patrząc szeroko, czyli globalnie, nie mówimy teraz tylko o Polsce? Generalnie sprzedaż cały czas rośnie. My jesteśmy drugim producentem telewizorów na świecie. Tutaj w USA generalnie jesteśmy albo pierwszym, albo drugim, to zależy jak to się układa. W Europie cały czas też sprzedaż nasza rośnie. Skupiamy się na nowych produktach, na technologii QLED, również na telewizorach mini LED, jak też na wysokich przekątnych, czyli 75 cali i powyżej. Po tych kilku latach tej szalonej ekspansji, można by powiedzieć, pamiętam, że wiele razy na konferencjach słyszeliśmy o tym, że ludzie mylą TCL z TLC. No myślę, że teraz już TCL jest dużo szerzej dobrze kojarzone i prawidłowo z tą marką. Wiesz, to jest zawsze kwestia brand awareness i tutaj zawsze mamy coś takiego jak top of mind, czyli tą pierwszą markę, którą wymieniamy. No i zajmuje to trochę czasu, żeby konsumenci mieli zakodowane, że marką telewizyjną jest TCL. No wiele osób, ja rozumiem, ogląda telewizję kablową i czasami myli to z kanałem telewizji kablowej, ale kwestia czasu i wszyscy chyba będą już pamiętali, że to jest godna zaufania marka telewizyjna. Który telewizor QLED był największym hitem sprzedażowym w 2022 roku? Czy to były telewizory z serii C735, a może jednak nie? C735 generalnie, jak popatrzysz, było bardzo dobrze odbierane w Europie, jak również w Polsce, bo tam zgromadziliśmy te wszystkie funkcjonalności, które są niezbędne zarówno dla osób, które szukają telewizora do oglądania wrażeń sportowych, jak też dla gracza. I to wszystko za bardzo rozsądną, optymalną cenę. Jak też również dodaliśmy wszystkie możliwości łączenia się z urządzeniami domowymi bezprzewodowo, czyli Miracast, Chromecast, czy również AirPlay. I to stoi za sukcesem tego telewizora. Jesteśmy na targach CES, więc nie mogę nie zapytać o to, jak wygląda sprawa nagród, bo wiem, że w tym roku dwa telewizory dostały nagrody CES-owe. Które to są telewizory? Telewizory, które dostały nagrody CES-owe, to jest C835 i C935, czyli telewizory, które są Wam bardzo dobrze znane, bo ten test C835 już opublikowaliście. C935 myślę, że też niedługo opublikujecie, bo telewizor utrzymujemy w sprzedaży do początku roku 2024. A teraz troszeczkę o tym 98-calowym gigancie. Czy ten gigant sprzedał się w Polsce, czy widzicie w tym przyszłość? Czy ta niska stosunkowo cena zrobiła różnicę w tym przypadku u nas? Wiesz, z telewizorem 98 cali odkryliśmy naprawdę ekstremalnie ciekawe rzeczy. Odkryliśmy, że na przykład gdzieś w okolicach Grójca albo Warki jest bardzo dużo zamówień, czy pod Radomiem. Generalnie to są rzeczy, których jak mówimy po angielsku, to test the water, to taki wprowadzając produkt na rynek odkrywasz fantastyczne rzeczy. W Europie sprzedaż w okresie od października do grudnia była czterocyfrowa, co też nas absolutnie zaskoczyło, bo nikt nie spodziewał się takiej ilości sprzedaży, ale również nasi klienci w Polsce byli absolutnie zaskoczeni, skąd zamówienia przychodzą i ludzie kupują telewizory, bo się okazuje, że jeżeli ktoś ma bardzo duży dom i szuka czegoś, co absolutnie może pobić tak zwane projektory short throw, to okazuje się, że to jest jedyny produkt na rynku, który ma optymalną cenę i tak fantastyczne tak funkcje jak średnio jasność do jasnego pokoju. A czego możemy się spodziewać w 2023 roku, jeśli generalnie chodzi o telewizory TCL? Wiem, że jeszcze nie wszystko jest pewne, nie wszystko jest wiadome, ale myślę, że możesz mi zdradzić coś na temat tego, czy będzie to mocny nacisk na mini LED, czy może na przykład na więcej stref, lepsza czerń, ale taniej, czy nadal te mini LEDy z dużą ilością stref będą jednak na tej półce cenowej dużo wyżej? Fajne pytanie zadałeś, bo chyba sam odpowiedziałeś na wszystkie swoje pytania, tylko teraz otwórzmy krok po kroku, czyli tak. Lepsza czerń i więcej stref, tak, pojawią się produkty z, nawet nie wiem jak to po polsku powiedzieć, Full Array Local Dimming, czyli ten produkt, który według Ciebie był tym hitem
Generalnie dalej go będziemy rozwijać, ale dodamy do niego ponad 100 stref w różnych rozmiarach, czyli wydaje nam się, że to będzie pierwszy przepis na naprawdę hit. Nie robimy tego z 50 strefami, jak jedna z firm robi, twierdząc, że to jest Polaroid Imink, czy inna firma robią 32 strefy, albo jeszcze inna 6 stref i krzyczy głośno, że to jest Polaroid Local Imink. Jak robimy, to robimy w sposób naprawdę poważny, czyli ponad 100 stref. Patrząc na w którą stronę zmierza Mini LED, no to generalnie powiększamy liczbę stref, to możecie się tego też spodziewać. Więcej stref to również mniejszy blooming i możliwość lepszego zoptymalizowania tej krzywej APL. Druga rzecz, no to większy peak brightness, to też jest to, co widać. No i zostajemy przy tym, co jest najważniejsze w mini LEDzie, czyli to, że średnia jasność jest dosyć wysoka i można ten telewizor używać w jasnym pomieszczeniu, a nie tak jak telewizory light emissive, self emissive, czyli OLED. No niestety nie dają rady, jak kontent jest bardzo jasny i jest bardzo jasne pomieszczenie. Strefa audio, działka audio, nowe soundbary. Jak to w 2023 roku będzie wyglądało, na przykład jeśli chodzi o Raydance, o całą resztę serii? Jakie są te key pointy na ten 2023 rok? Tak zwany Raydance 2 wprowadziliśmy w zeszłym roku, czyli produkty C935U i X937U. I te produkty utrzymamy w sprzedaży do roku 2024. Bo generalnie w kwestii soundbarów ta technologia nie rozwija się tak szybko jak w telewizorach. Więc tam jest wszystko, o czym może dzisiaj użytkownik zamarzyć. Tak zwaną serię 8, która jest serią Atmos dostępną dla każdego, też utrzymujemy sprzedaży do 2024 roku. Wprowadzimy nową grupę soundbarów, bardziej skupioną na cenie, powiedzmy 999 czy poniżej 1499, ale to będą soundbary z systemem Virtual X, czyli akceptujące dźwięk 5.1 i go wirtualizujące z wykorzystaniem technologii DTS. Na koniec przejdźmy jeszcze do Google TV, czyli systemu wykorzystywanego szeroko w telewizorach TCL. Jak wygląda teraz sytuacja z Google TV w 2023, w kolejnych latach? Może jakieś update'y na ten temat? Czy to pozostanie ten system, czy będzie to rozwijane, integrowane mocniej? System Google TV wprowadziliśmy do naszych telewizorów na początku zeszłego roku, 2022. On jest używany we wszystkich telewizorach Ultra HD, od tych najniższych serii, czyli P635 i do najwyższej serii. Jest to, uważamy, jedno z najlepszych rozwiązań, jeśli chodzi z punktu widzenia użytkownika i jeśli chodzi również z punktu widzenia łatwości użytkowania. Jest idealnie zintegrowane ze wszystkimi usługami Google, jak również z naszymi usługami Smart Home, więc to jest kluczowy system, który pozostaje w naszych telewizorach i tutaj dostarczamy update'y do telewizorów z reguły na poziomie kwartalnym, czy czasami półrocznym, więc też będziemy te produkty utrzymywać i rozwijać. I jeszcze troszeczkę o serii tej flagowej, o tym telewizorze flagowym C935, na którego długo czekaliśmy, długo go zapowiadaliśmy. No tutaj już mamy najwyższy HDR, największą ilość stref. Zapowiedzmy może troszeczkę szerzej ten telewizor, bo on już teraz można na niego się szykować. Telewizor jest gotowy. Myślę, że prędzej czy później test się pojawi u Was. Testy również są widoczne na stronach Waszych kolegów w Wielkiej Brytanii, z którymi bardzo dobrze współpracujecie. I no, on został zapowiedziany w kwietniu. W Polsce ta sprzedaż zaczęła się gdzieś rozwijać w okolicach lipca, sierpnia, ale wydaje mi się, że już jest dostępny, jak nie w sklepach, to na stronach online. Można go zamawiać i zakładam, że test, który się pojawił u Was, bardzo przekona wszystkich użytkowników do tego, że telewizor jest naprawdę ciekawym propozycją dla osób szukających dużego ekranu do salonu i tych, które chcą oglądać w streamingu. Marku, bardzo serdecznie Ci dziękuję. My już ruszamy na stoisko i będziemy sobie wszystko po kolei przetwarzać. Dziękuję serdecznie. Super, dziękuję za Twoją wizytę i że chciałeś się przyjechać do Las Vegas na to specjalne nagranie.